Co widzisz? Słyszę to. Oddycha. Jak? Teraz widzę oczy. Czerwone. Żarzą się. Czerwone oczy. Zapamiętaj ten obraz. Kto patrzy na ciebie? Potwór. To potwór chce mnie zjeść. Potwór. Oddychaj. Wróć do mnie. Spróbujemy później. Już dobrze. Psychodynamika rodziny jest w normie. Praca pana Stańskiego zmusza go do podróży i to może powodować pewien niepokój Jeremiego. Czy hipnoza coś ujawniła? Ma bogatą wyobraźnię. Tylko on widział coś dziwacznego. Trudno ocenić jego percepcję. Wciąż uczy się odróżniać prawdę od wyobrażeń. Mógł spowodować zniszczenia? Wątpię, ma dopiero 8 lat. To mogło pochodzić z regresji. Peter, twoja analiza coś wnosi? Zbadaliśmy środowisko domu i otoczenia. Wszystkie wykresy w normie. Brak gazów toksycznych, zanieczyszczeń wody i jedzenia, brak anormalnych skupień energii. Pełna obserwacja. Może coś się zdarzy. Ripple? Ripple! Here, kitty! Gdzie jesteś? Ripple, where are you? Jeremy! Sweetheart! Come on, I can't find Ripple! Szukam Ripple'a. Gdzieś jest, chodź na obiad. A Ripple? Nie ma go. Nic mu nie jest. Uaktualnili. Montujemy monitoring całego domu i otoczenia. Urządzenia do obserwacji biofizycznej członków ułatwią transmisję danych o ciśnieniu krwi, rytmie serca, galwanicznej reakcji skóry. Wzrost pomiaru w sektorze siódmym. Koszmar nocny. Biedny dzieciak. Co 20 minut ma omiatać front, jak w sektorze 3A. Porozmawiamy? Jakiś problem? Mój syn. Nie je, jest wyczerpany. Cały czas mówi o potworach. Jest bliski załamania. Cierpi emocjonalnie. Wiemy o tym z badań. Czy coś wytrąca go z równowagi? Nie wiem. Ma teraz trudny okres. Widzi horror w telewizji i nie śpi tygodniami. Ma aktywną wyobraźnię. Bujną.
Martwię się tym, co dzieje się w domu. Ci ludzie, obserwacja. To wielki wyłom w jego codzienności. Jest przekonany, że w domu czyha jakiś demon. Rozumiem. Od naszego przybycia Jeremy jest trochę nieobliczalny. Przerwijmy to. Pana propozycja? Wyjedziemy. Wszyscy. Odpoczniemy i wyrwiemy go stąd. Może na chwilę usuniemy was z domu. Skontrolujemy monitoring. Proszę, kilka dni. Wywieziemy was wieczorem. Uaktualnienie. Aby przetestować możliwość wpływania rodziny na zjawisko, zamknęliśmy dom i przenieśliśmy Stańskich do sąsiadów. Będziemy prowadzili stałą obserwację przez 72 godziny. Centrala rozważa przerwanie śledztwa. Nie dziwię się. Jak chcesz to ciągnąć? Nie wiem. Powinniśmy jeszcze tu zostać. Spróbować pomóc Jeremiemu w powrocie do normy. Peter, jak uważasz? Mnie nie pytaj. Jesteśmy tu tydzień i nic nie wykryliśmy. Racja. Ale nie wykluczyliśmy zdarzenia po indywidualnych zeznaniach. Przeniosę Stańskich do domu i utrzymam obserwację. A centrala? Załatwię. Wejdźcie. Czas spać. Nie chcę. Chodźmy. Na górę. Zmiana środowiska. Różnica temperatury 15 stopni. Znowu śni. Wystraszył mnie pan. Przepraszam. Upewniam się, że nic mu nie jest. Martwi się tym wszystkim. Wiem. Boi się. Dzieci są wytrzymałe. Będzie dobrze. Dziękuję. Wiadomo, wyobraźnia okazuje się silniejsza. Gdybyśmy wierzyli, że coś zagraża pana rodzinie, nie byłoby was tu. Będziemy stale was obserwować. Wspaniale. Usnę jak dzidziuś, wiedząc, że 15 naukowców patrzy na mnie. To ogrzewanie. Widzę oczy. Czerwone. Żarzą się. Czerwone oczy. To teoria, ale na pewno punkt do racjonalnego wyjaśnienia historii. Złożona pamięć. Muszę jeszcze to sprawdzić. Hipotetycznie mógł coś zobaczyć podczas lunatykowania. Ten obraz nałożył się na dźwięk nawiewu i światła mikrofalówki. I mamy demona. Ładne i zgrabne. A skąd zniszczenia?